Zacznę od tego, że akurat dziś w internecie znalazłem taką wypowiedź, która jakoś wiąże się z tym tematem, który jest podjęty przez ten fragment listu do Hebrajczyków, który dziś mieliśmy okazję słuchać albo czytać w kościele. Ktoś mówi, że upadła moja ostatnia nadzieja, czyli Kościół. Nadstawiłem uszu, bo bardzo to dziwnie zabrzmiało. To tak mniej więcej, przepraszam za porównanie, jak mówiło się, że ostatnia nadzieja białych, kiedy to biały bokser stawał naprzeciwko afroamerykańskiego boksera i miała to być ostatnia nadzieja białych. Nadzieja jest cnotą boską. Nadzieję mamy tylko w Bogu. Wielokrotnie prorocy w Starym Testamencie mówią, że nie wolno pokładać nadziei w człowieku, że nie wolno pokładać nadziei w żadnych aliansach politycznych. Nie wolno. Nadzieja nasza, jedyna, nawet nie ostatnia, to jest Bóg. W tym dzisiejszym fragmencie mamy zachętę do tego, czego pewnie nie znajdziemy gdzie indziej. Oto bowiem mamy zachętę do tego, abyśmy doskonalili do końca naszą nadzieję, a nawet okazywali gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca. Abyśmy nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnicy. Ta nadzieja ma nas prowadzić przez trudności, przeszkody, ma nas prowadzić także i przez zgorszenie spowodowane przez ludzi do zbawienia, gdzie jest nasze przeznaczenie. To doskonalenie nadziei to jest prośba o dar, o łaskę, która jest z Boga. To jest nieraz wbrew nadziei powtarzanie: Jezu, ufam Tobie, bo tylko Bogu możemy ufać. Tylko Jezusowi możemy ufać, bo On jest naszą nadzieją. To jest jakiś sposób na to, aby wykazywać i cierpliwość, i nadzieję w naszej nadziei, w naszym dążeniu przez życie, w którym spotykamy bardzo różne doświadczenia. W tamtym miejscu, które napotkałem, jakby tą nadzieję można było odnaleźć przez czytanie katechizmu Piusa X, jakieś praktyki. Jeżeli mamy mówić o katechizmie, to bardzo polecam taki rodzaj katechizmu, który na stronie naszej diecezjalnej omawiają, dyskutują, przedstawiają, przybliżają. Katechizm Jana Pawła II, ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz. Bardzo polecam. Rozwijają się i daj Boże, żeby się coraz lepiej rozwijali. Ale wróćmy do tej nadziei, o której pisze autor listu do Hebrajczyków. Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Słyszeliśmy już o tej zasłonie, do której nawiązuje ten autor. To ta zasłona do wejścia do świątyni jerozolimskiej, ale tu zasłoną jest ciało Jezusa Chrystusa. Ciało, które przeżyło, które zostało ukrzyżowane, które zmartwychwstało, w którym jest Jezus, Syn Boży. Pewnie zauważyliśmy w różnych miejscach Kościoła, ale najczęściej to się pojawia na ambonie. Trzy znaki. Kotwica, serce i krzyż. Są trzy symbole trzech cnót boskich. Kotwica jest symbolem nadziei. Skąd się to bierze? Wiemy, że kiedy statek znajduje się, zwłaszcza w pobliżu portu, z obawy, żeby fale go nie porwały, cię nie uderzyły w falochron czy o brzeg, żeby się nie rozbił statek, rzuca się kotwicę, jak to się mówi. Ona ma zagnieździć się w dnie, albo przynajmniej pion utrzymywać tego statku.
Kotwica, znak nadziei, symbol nadziei, pokazuje, że ta nadzieja jest jakąś stabilizacją, jakąś pewnością. Ale kotwicę także używano na lądzie w czasie bitwy, w czasie oblężenia miasta, kiedy na linię wyrzucano na mur miasta, na wieżę, właśnie coś w rodzaju kotwicy, co by można było zahaczyć o ten mur u góry, a potem wspiąć się na nieprzyjacielskie mury i zdobyć tak miasto. W liście do Hebrajczyków kotwica jest tam, gdzie jest Chrystus wobec Ojca. Tam jest nasza nadzieja. Tam jest, do której zdążamy, którą mamy przed oczyma i z pomocą której potrafimy pokonać trudności, oprzeć się pokusom, zwątpieniu i mieć nadzieję na wszystkie obietnice, jakie Bóg daje i trzymać się tej nadziei, którą tylko Bóg może dawać, a my możemy ją pielęgnować i doskonalić i coraz bardziej prosić o to, żebyśmy w nadziei przeżyli nasze życie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.